Witam Państwa raz jeszcze bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Trwa specjalne wydanie programu Telewizji Republika. Katarzyna Gujska. Teraz zgodnie z zapowiedzią pan profesor Andrzej Zybertowicz, doradca pana prezydenta Andrzeja Dudy do spraw bezpieczeństwa, jest gościem z Telewizji Republika. Witam serdecznie. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Panie profesorze, poza wielkimi emocjami, poza krzywdą ludzką, niesprawiedliwością, dramatem też życiowym, słyszeliśmy tę opowieść obu pań na antenie Telewizji Republika, mamy też bardzo poważny kryzys państwa, chyba najpoważniejszy od 1989 roku w historii III Rzeczpospolitej. Proszę powiedzieć, jak pan patrzy, jak można wyjść z tej sytuacji? Co dalej się powinno wydarzyć, by Polska no, nie była państwem, które schodzi albo już zeszło ze ścieżki demokratycznej i państwem, w którym są więźniowie polityczni, którzy prowadzą głodówkę? Donald Tusk, świadomie lub nie, ja bym nie przeceniał jego świadomości i wyobraźni, a poważnie okaleczył polską demokrację. Ona jeszcze nie została zabita. Sądzę, że wyłaniają się trzy możliwe scenariusze, z których ten dla Polski korzystny jest tylko ten najmniej prawdopodobny. Pierwszy scenariusz to pogłębienie i przewlekanie chaosu, jaki jest. Ten chaos prawny w którymś momencie zejdzie niżej, zejdzie na poziom tysięcy orzeczeń sądowych, zapisów notarialnych, ważnych dla milionów obywateli, ale obawiam się, że część obywateli może za późno się zorientować, jakie są konsekwencje tego chaosu. Z chaosu wyjścia są jakby dwa. Jedno wyjście z chaosu, reakcją na chaos, który się potęguje, prowadzi do niepokojów, jest zastosowanie przymusu albo nawet przemocy. Przywrócenie porządku środkami nadzwyczajnymi, zdławienie jednej ze stron, nie patrząc na to, czy jej argumenty są słuszne, czy nie. I jest jeszcze jedna opcja, najlepsza, ale najtrudniejsza, porozumienie obu stron, cofnięcie się o krok obu stron, czy trzech stron w istocie w obecnej sytuacji, bo mamy trzy główne siły konstytucyjne. Większość rządząca, opozycja, która w wyborach nie została rozgromiona, ale przez swoje liczne błędy straciła zdolność uformowania rządu, i jest prezydent jako samodzielny podmiot w tej konfiguracji. I myślę, że nie możemy zrozumieć tego, co się wydarzy, bez brania pod uwagę kontekstów międzynarodowych. Gdy czytałem wypowiedź z wczoraj konstytucjonalisty profesora Ryszarda Piotrowskiego, który powiedział, że to jest eksces konstytucyjny, to wejście do pałacu, że nie było żadnych nadzwyczajnych powodów, żeby w takim trybie prezydent w dzisiejszym wystąpieniu zwrócił na uwagę na nadzwyczajną gorliwość w tym zatrzymaniu dwóch posłów. Nie było ku temu żadnych powodów. I to jest tak, jakby komuś zależało, żeby chaos i niepokoje pogłębić. To pogłębienie chaosu może sprzyjać tym grupom interesów w Europie, które nie chcą, żeby Polska była podmiotowa i które nie chcą, żeby Polska jako kraj według wielkości pierwszoligowy przeszkadzała w procesie odnarodowienia Europy, w procesie pozbawiania stolic narodowych kolejnych uprawnień. Ale jeszcze słaba Polska jest najwygodniejsza. Słaba Polska nie będzie przeciwstawiała się. Więc osłabienie Polski, nie wiem, czy to jest świadomy plan Donalda Tuska, czy nieświadomy, ale efekty, te działania, które są podejmowane niezgodne z prawem, układają się w takim kierunku. Osłabić Polskę tak, żeby nie szkodziła, nie utrudniała federalizacji Europy. Ale rzecz ma jeszcze jeden wymiar, bardzo dla nas ważny i niebezpieczny. Nie zapominamy, że za granicą Polski, że graniczymy z krajem, który toczy okrutną wojnę z Ukrainą.
że losy tej wojny są nieprzesądzone. Że jak niedawno powiedział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, powinniśmy się liczyć, że w perspektywie 3 lat Rosjanie mogą zaatakować kraje NATO. I teraz... Perspektywa 3 lat, przepraszam, to jest perspektywa jeszcze tej kadencji. Tak. Pomijam, dlaczego ta skala 3-letnia jest, bo to jest osobna kwestia. To nie jest tematem dzisiejszych naszych rozważań. I otóż mam wrażenie, że nasi amerykańscy przyjaciele z ambasadorem Markiem Brzezińskim na czele, z opóźnieniem zaczynają rozumieć, że ten chaos może doprowadzić do jeśli się będzie przewlekał, jeśli strony się, tak jak mówił prezydent Duda, nie porozumieją, jeśli nie cofną się wszyscy w jakimś zakresie. Na czym to cofnięcie mogłoby polegać? Ale to, panie profesorze, możemy porozmawiać moment. Jeśli się wszystkie strony nie cofną, to pogłębiający się chaos, pozbawienie urzędu prezydenta godności, na co wskazał profesor Piotrowski, może doprowadzić do niewydolności konstytucyjnej naszego kraju i niezdolności wypełniania zadań sojuszniczych. Ja chciałbym, żeby nasi amerykańscy przyjaciele, i tu będący w Polsce, i z biznesu, i z polityki, i z amerykańskich służb, którzy wykonują tu ważne misje związane z wojną na Ukrainie, zastanowili się, czego jesteście świadkami i jaka jest rola wspólnoty natowskiej jako stabilizatora flanki wschodniej. Panie profesorze, ja dopytam jeszcze w takim razie o ten scenariusz, który, jak pan profesor określił, jest najlepszy, byłby najlepszy dla Polski, ale jest też scenariuszem najtrudniejszym. Dziś rząd tworzy koalicję. Koalicja, która przynajmniej w czasie kampanii wyborczej starała się, poszczególne jej człony starały się jakoś rozróżnić. Mieliśmy lewicę i mamy ją cały czas w rządzie. Mieliśmy dominującą siłę, czyli Platformę Obywatelską z panem premierem Donaldem Tuskiem, dziś premierem, ale mieliśmy też organizm, który sam siebie nazwał trzecią drogą i oferował swoim wyborcom zupełnie coś nowego. No dziś okazuje się, że trzecia droga chyba się zagubiła, jeżeli jej wizerunek, który sobie budowała w czasie kampanii wyborczej, był wizerunkiem prawdziwym. Ale czy w takim razie widzi pan, profesor, jakieś sygnały, które by wskazywały, że w samej koalicji rządzącej dostrzegany jest problem tej sytuacji? Tak, kanałami nieformalnymi przekazywane są sygnały koalicjantów Donalda Tuska, że ta sytuacja jest nietrwała, że w takim zamieszaniu, w takim skonfliktowaniu instytucji państwa długo nie można będzie funkcjonować. No i co w takim razie? No, to co powiedział prezydent Andrzej Duda, konsensus, porozumienie, ale teraz spróbujmy wymodelować ten konsensus na poziomie jednej sytuacji, od której te zawirowania zostały podkręcone. Problemu mediów publicznych. Ten konsensus musi obejmować wszystkie 3 strony, chociaż z punktu widzenia arytmetyki sejmowej wystarczy, jeśli to będzie konsensus między prezydentem a rządzącą większością. Co powinien obejmować? Ja sądzę, że dla prezydenta nie jest problemem przyznanie, że media publiczne, mimo że poszerzyły pluralizm w Polsce względem sytuacji przed roku 2015, to nie były mediami wysokiej jakości. Jakość wielu audycji pozostawała wiele do życzenia. To trzeba przyznać. A więc one Panie profesorze, panie profesorze, nigdy nie ma tak, że każda audycja jest na tym samym poziomie. No jasne, ale nie spierajmy się o rzeczy oczywiste. To trzeba przyznać. To trzeba przyznać. Walczymy o wolność mediów, ale niekoniecznie, żeby było tak, jak było w TVP. Tak? Prezydent nie ukrywa, że miał swoje zastrzeżenia. Obecna opozycja powinna zrobić rachunek sumienia co do tego, jak zarządzała tymi mediami, a większość sejmowa musi się cofnąć, uznać, że misja, którą wykonał, miał wykonać
minister Sienkiewicz nie była misją ani zgodną z prawem, ani z interesem mediów publicznych i materialnym, i wizerunkowym, że to była misja szkodliwa. Minister to była misja bezprawna. Bezprawna i szkodliwa. A łamanie prawa musi się spotkać w państwie prawa z karą. Jeśli mamy osiągnąć konsensus, to trzeba będzie przyjąć, obawiam się, pewne, że tak powiem, ja nie mówię teraz w języku prawnym, tylko w języku politycznym, pewne działania abolicyjne. To znaczy, że Tusk się cofa, wycofuje nieszczęsnego ministra z tej nieszczęsnej misji w konsensusie z prezydentem. Ustalana jest nowa ustawa, w której wszystkie ważne siły polityczne w Polsce będą miały wpływ na jakąś porcję funkcjonowania mediów publicznych. Ja rozumiem, że jak ktoś wygra wybory i ma większość, to ma prawo do najsilniejszej stacji czy kanału. Ktoś ma mniejsze wpływy, to proporcjonalnie. I gdyby nastąpiło coś takiego przy akceptacji oczywiście Prawa i Sprawiedliwości, choć w którejś trudnej sytuacji, ale jestem przekonany, że będzie się kierowała racją stanu, a racją stanu jest wyjście z tego chaosu, to można byłoby wejść na ścieżkę odbudowy praworządności w trybie praworządnym, bo ci, którzy... Bo, i tu jest bardzo ciekawa sprawa. A co z głodującymi posłami nielegalnie więzionymi w tym układance? Nie rozumiem. No co z nimi? No bo pan profesor mówi o tym, że dyskutujemy na temat mediów. Żyjemy w warunkach naczyń połączonych i konsensus nie może obejmować jedynie rekonstrukcji sytuacji w mediach publicznych. On musi obejmować także rekonstrukcję na poziomie systemu prawa. Musi być jakiś konsensus co do tego, jak wybrnąć z kryzysu w Sądzie Najwyższym i w ogóle w całym systemie prawa. I tu jest niezbędne porozumienie między ekspertami prezydenta i tymi ekspertami po stronie rządowej, którzy niebacznymi słowami nie postawili sami się pod znakiem zapytania. Panie profesorze, ale ja mam wrażenie, że pan proponuje ścieżkę, która już w Polsce była przećwiczona. Ona się nazywała Okrągły Stół. Tam też zagwarantowano bezprawie. Znaczy, przepraszam, bez nie zagwarantowano, znaczy w zasadzie bezprawie zagwarantowano, ale zagwarantowano bezkarność. To może tak wyglądać. I do czego to nas doprowadziło? Bo my znaleźliśmy się jako w zasadzie badacz też... Jestem, panie redaktorze, jako badacz jestem otwarty na każdy racjonalny, realny argument. I ojciec Tadeusz Rydzyk kiedyś w rozmowie ze mną, gdy poza anteną rozmawialiśmy o różnych sprawach, przywołał mi swoją rozmowę z biskupem Tokarczukiem w kontekście walki z Kościołem w czasach stalinowskich. I biskup Tokarczyk ojcu Tadeuszowi przypomniał swoją rozmowę z księdzem kardynałem Wyszyńskim, który tłumaczył, w jaki sposób zachowywał się wobec władzy komunistycznej, która była o wiele oczywiście straszliwsza niż dzisiejsza tusko-sienkiewiczowska eskapada. I otóż kardynał Wyszyński mówi tak, kiedy idziesz długim korytarzem więziennym i wiesz, że masz tam spędzić resztę życia i idziesz do celi, wchodzisz do tej celi i widzisz, że na jednej z pryczy siedzi tygrys, to wiesz, że nie masz wyboru, tylko musisz się z nim jakoś ułożyć. I otóż układ światowych sił, układ sojuszników i przeciwników Polski jest taki, że proszę rozstać się z marzeniami, że obóz patriotyczny uzyska samodzielnie pakiet kontrolny nad Polską i bez dogadywania się z nikim, bez kompromisów, bez walki o zdolność koalicyjną przejmiemy Polskę i zrobimy ją według swoich marzeń. Ale my mówimy o czymś zupełnie innym. Nie. Pan mówi o zdolności koalicyjnej, a ja mówię o bezkarności i niezgodzie na bezkarność. Znaczy, jeżeli mamy budować nową rzeczywistość opartą na tym, że ktoś będzie
pozbawiony odpowiedzialności i konsekwencji za brutalne łamanie życia drugiego człowieka, to przepraszam, myślę, że tutaj nawet pan, nawet kardynał Wyszyński chyba wybrałby inną drogę, choć jego misja i jego rola była rolą zupełnie inną, bo nie był politykiem w takim słowa znaczeniu, jak dzisiaj rozmawiamy o polityce, tylko był duszpasterzem. Ja pani powiem tak. Mamy inną wizję tego, co jest realistyczne w polityce. I krzywdy wyrządzone, już wyrządzone, a mogą być i dalsze wyrządzone mężom państw, które tutaj gościły w studio, oczywiście są poważne i instynkt moralny mówi, że wymagają rozliczenia. Ale i mnie to akurat wypada powiedzieć, bo w 1982 roku byłem więźniem politycznym, tak jak i oni. Nieco ponad 2 miesiące spędziłem w areszcie śledczym w Toruniu. Dopiero niedawno od Wolnej Polski dostałem przyznany status działacza opozycji antykomunistycznej. Czy ja powinienem zabiegać, żeby prokurator, którego nazwisko tu pamiętam, który podpisywał pismo mnie skazujące, a którym potem przy wypuszczaniu mnie z aresztu odbyłem sensowną rozmowę. Powinienem zabiegać, żeby ten prokurator, żeby policjanci czy aparatczycy partyjni, którzy wydawali im polecenia, byli jakoś rozliczeni? Być może gdyby pan profesor zabiegał, ta rzeczywistość byłaby inna. Skoro pan profesor nie zabiegał, to dziś ma pan tych samych ludzi, tylko już dużo starszych, którzy tak jak pan kapitan Iwulski robią, przepraszam bardzo, w Wolnej Polsce za Sąd Najwyższy. Więc problem z realizmem jest taki, że rzeczywistość społeczna i ludzka tym się cechuje, że tak naprawdę z góry nie wiemy, co jest możliwe, a co jest niemożliwe. Moim zdaniem, panie profesorze, jeśli chcemy uniknąć konwulsji i ofiar, jeśli chcemy uniknąć sytuacji, w której przy okazji nękania takich ludzi, jak walczący z korupcją ministrowie, zostaje rozmontowane całe polskie państwo, pozbawione szacunku. Najpierw się pozbawia, próbuje się pozbawić szacunku głowę państwa, a potem całe państwo, żeby było łupem jakichś międzynarodowych grup interesu. Jeśli nie wypracujemy konsensusu, jeśli nie przekonamy tych, co jak pani trafnie powiedziała, zagubionych. Ileś milionów Polaków zagłosowało na Donalda Tuska, bo swój marsz skierował na Rondo Radosława, bo działacze Platformy założyli sobie na piersiach biało-czerwone serduszka. Dla części ludzi to był cyniczny marketingowy... Dobrze, ale panie moment, profesorze... skończę zdanie. Dla części ludzi to był cyniczny marketingowy ruch. Ale dla wielu ludzi zrażonych przez błędy PiS-u to był wyraz patriotyzmu. I jeśli oni teraz pewno robią, przewartościowują swoje myślenie, wyciągają wnioski z poparcia, jakiego udzielili albo Tuskowi, albo trzeciej drodze. Gramy o tych ludzi, o to, żeby urealnili swój ogląd spraw i opowiedzieli się po stronie tych sił, które naprawdę zabiegają o Polskę. O nich gramy. Czy pan prezydent, to tak już krótko na koniec, z inicjatywą na jakiegoś porozumienia w tych sprawach, o których pan profesor mówił, wystąpi? Nie wykluczam, ale dzisiaj nie rozmawiałem z prezydentem. Nie wiem, czy ma jakiś gotowy projekt. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan profesor Andrzej Zybertowicz, doradca do spraw bezpieczeństwa pana prezydenta Andrzeja Dudy, był gościem Telewizji Republika. Szanowni państwo, a za chwilę, bo krótka przerwa, pan dr Tomasz Żukowski z Uniwersytetu Warszawskiego będzie państwa i moim gościem.